Siemaneczko. Miam. Dzisiaj pogadanka. Jako dziecko miałam bardzo dużo pytań odnośnie nauki języka angielskiego i myślę, że bardzo dużo ludzi uczących się języków ma tego typu pytania, szczególnie młodych ludzi, ale po kolei. Oto jakie pytania nasuwały mi się, kiedy ja byłam dzieckiem i słuchałam, jak inni ludzie mówią po angielsku. Czy pani naprawdę nie ma problemów z rozmawianiem płynnie po angielsku? Szczególnie miło wspominam moją jedną panią od angielskiego, która była bardzo profesjonalna, zawsze umiała wszystko powiedzieć po angielsku, mówiła bardzo płynnie, bardzo wyraźnie, wszystko mi potrafiła wytłumaczyć, kiedy coś potrzebowałam wiedzieć. I sama chciałam być w przyszłości taką nauczycielką, która na pytanie odpowiada od razu. Była taka sytuacja, że przyjechała do nas jakaś delegacja z Chin, czy nie wiem, jakiś Erasmus z jakichś innych krajów i jakieś dzieciaki stamtąd potrafiły rozmawiać po angielsku z naszą panią od angielskiego i jak ja słuchałam, jak ona rozmawia płynnie, spokojnie, bez potknięć, właśnie zadawałam sobie takie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Czy naprawdę ona wszystko tak dobrze rozumie? I jeśli tak, to jak ona to robi? Sztuka rozmawiania to jest nic innego jak umiejętność odpowiadania na czyjeś pytania. Zazwyczaj rozmowa to są 2-3 słowa na krzyż, takie, które wszyscy non-stop powtarzają. I prawdopodobnie ta nauczycielka, która rozmawiała wtedy z tymi przybyszami z Erasmusa, rozmawiała z nimi o pogodzie, albo rozmawiała o tym, że bardzo się cieszy, że przyjechali, a ja jako osoba, która dopiero zaczynała edukować, uczyć się języka angielskiego, myślałam, że to było takie super zaawansowane. Naprawdę strasznie się bałam za dziecka, że będę musiała tworzyć coś a la rozprawki rozmawiając z kimś, że skoro w szkole uczą nas ciągle o odnawialnych źródłach kopalnianych, o środowisku, o zdrowiu, o hobby, to ja będę musiała to wszystko tak spamiętać, żeby móc wykorzystać w rozmowie. Jednak tak nie jest. Czy ty naprawdę rozumiesz cały film bez napisów? To pytanie zadawałam sobie, jak byłam dzieckiem i kiedy widziałam moją ciocię, która mieszkała w Niemczech i ona sama mówiła po niemiecku. I po prostu, będąc u niej w odwiedzinach, widziałam, że siedzi przed telewizorem, gdzie nie było lektora i w ogóle nawet napisów nie było. Wszyscy gadali tam po niemiecku i ja tak nie mogłam w to uwierzyć, że ciocia mówi: ty naprawdę rozumiesz, że to wszystko bez napisów? Ciocia mówi: no tak. Dla mnie to był jeden bezdźwięczny bełkot. Kwestią jest osłuchanie się i doświadczenie. Moja ciocia mieszkała w Niemczech od ponad 30 lat, więc ja się nie dziwię, że ona po prostu oglądała ten film i nie zastanawiała się w ogóle, czy rozumie, czy nie. Jeżeli jest się w jakimś kraju i się słucha wszystkiego na okrągło, dokształca się, zna się zasady gramatyki i wie, co może powiedzieć postać, to dlaczego miałaby nie rozumieć bez napisów, tak? Tutaj nawet nie chodzi o naukę języka, tylko wręcz logiki i zaznajomienia się z sytuacjami, które się ogląda. Jak na przykład ja się uczę teraz tureckiego, oglądam jakiś serial, nie znam jakiegoś słowa, ale widzę na przykład, że dziewczyna rzuca obrączką w faceta, to znaczy, że ewidentnie ją zdradził, to nawet nie wiedząc, jak powiedzieć po angielsku, ty uju, zdradziłeś mnie, zrywam z tobą, to ja widzę, co się dzieje, tak? Więc mi się wydaje, że nawet osoby, które nie znają tak perfekt jakiegoś języka, z samej sytuacji w filmie zrozumieją, co tam się dzieje. A już szczególnie, jeżeli po raz setny się ogląda film, który się bardzo dobrze zna. Miałam płytę do słuchania całą po niemiecku Shreka. Nie znałam niemieckiego, ale całą płytę słuchałam i wiedziałam dokładnie, o czym oni tam mówią. Właśnie przez to, że całą polską wersję się nauczyłam na pamięć. Moim zdaniem tak wygląda oglądanie filmów bez napisów i bez lektora w obcym języku. Wystarczy przypatrywać się, przysłuchiwać i włączyć logikę. Ale fajnie byłoby zrozumieć, o czym oni śpiewają. To było zdanie, które zapoczątkowało chyba całą moją fascynację językiem angielskim. Zawsze bardzo chciałam dowiedzieć się, o czym są piosenki, których słucham. Bardzo lubię muzykę. Sama tworzę muzykę. Nie chciałam też słuchać bezmyślnie, tak, że słuchamy fonetycznie, nawet nie wiemy, co tam jest, a po prostu nucimy tak, jak słyszymy. To jest chyba jedno z pierwszych pytań, które zachęca nas do nauki języka jakiegokolwiek, jeżeli lubimy jakiegoś artystę z jakiegoś kraju. Nie wiem, czy wiecie, jest taki youtuber Ignacy z Japonii. On właśnie zakochał się w polskim zespole, nie pamiętam już nazwy tego zespołu, jakieś Arthrosis, Anthrax, nie wiem. I on dzięki temu teraz jest mistrzem w mówieniu po polsku. Także jeżeli macie jakiś motywator do nauki języka,
dla tego jednego samego punktu w życiu trwajcie i uczcie się języka. Czemu aktorzy z Harry'ego Pottera mówią tak, że ledwo ich rozumiem? Tak, to było zagadnienie, które męczyło mnie pół dzieciństwa, dlatego że ucząc się języka angielskiego, równocześnie uczyłam się go w szkole, gdzie to wszyscy mówili po polsku, i jednocześnie uczyłam się z filmów, gdzie to wszyscy mówili po amerykańsku i po prostu nie rozumiałam, dlaczego oni tak jakoś koślawo mówią. Wtedy pierwszy raz spotkałam się z czymś takim jak akcent. Jest akcent amerykański, jest akcent brytyjski i dla mnie to, jak mówili aktorzy z Harry'ego Pottera, wydawało mi się totalnie dziwne. Bo niby wiedziałam, jak się mówi po angielsku, ale kurczę, jak oglądam wywiady z Emma Watson albo z Danielem Radcliffe'em, nie rozumiałam za cholerę, co oni mówią. Oni jakoś tak dziwnie ruszają ustami, ci Brytyjczycy, i jakoś nigdy nie widziałam, żeby w amerykańskich filmach tak samo wszyscy poruszali ustami. I sama na własną rękę 100 razy puszczałam te wywiady z tymi brytyjskimi aktorami, próbując zgadnąć. Czy ta nauka kiedyś się skończy? Dziwiło mnie przeokropnie, kiedy myślałam, że znam już jakieś wyrażenie lub jakieś słowo, a tu się pojawiało kolejne, które znaczyło to samo, co już kiedyś się nauczyłam. Język angielski jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o synonimy. I na przykład pamiętam bardzo dobrze, nauczyłam się słowo enemy, tak? Czyli wróg. I byłam szczęśliwa, że już takie słowo znam i tak dalej. To oczywiście ja się wtedy tak bardzo nie zastanawiałam nad tym, no ale znałam słowo enemy. A to któregoś dnia Tatu, taki zespół rosyjski, miały piosenkę, która się nazywała Friend or Foe. I ja byłam bardzo ciekawa, co to jest to foe. I dowiedziałam się, że to jest wróg. I zaczęłam się dziwić, że jak to, przecież wróg to był enemy. A tu się nagle okazuje, że foe to też jest enemy. To jest taka, mi się wydaje, starsza wersja słowa enemy, albo taka bardziej poetycka. W każdym razie na przykładzie tego jednego słowa mogę wam powiedzieć, że język angielski jest chyba nieskończony. Na przykład słowo common, tak, oznacza powszechny. I później z wiekiem dowiedziałam się, że jest jeszcze jedno ubiquitous. I to jest takie bardziej wyrafinowane, które też oznacza powszechny. Wszędobylski w sensie. W każdym razie odpowiedź na moje dziecięce pytanie odpowiedziane. Nie, ta nauka się nigdy nie kończy. Trzeba zebrać jak najwięcej, cieszyć się, że się ma jakieś zasoby i tyle. Czemu w filmie słyszę jedno, a lektor mówi zupełnie co innego? Zdarza mi się oglądać filmy i są w nich takie akcje, gdzie aktor mówi coś bardzo długo, a lektor podsumowuje to jednym słowem. Shit! The fuck up! Cicho, cicho! Fuck you! Terefere. Fuck you too! Ty też, Terefere. Już pominę fakt, że lektorzy w Polsce mówią głosem totalnie beznamiętnym, o czym mówią mi wszyscy moi znajomi z zagranicy, którzy są w Polsce i z którymi mi się kiedyś udało spotkać. Natomiast poszłam któregoś razu na studia i miałam przedmiot, na którym uczyliśmy się, jak tłumaczyć angielskie wyrażenia w taki sposób, żeby lektor miał czas je przeczytać, bo wiadomo, w filmie akcja zazwyczaj dzieje się bardzo szybko. Ludzie bardzo dużo mają do powiedzenia w filmie i dużo szczegółów zawierają w swoich wypowiedziach. Natomiast lektor czasami nie ma czasu przeczytać wszystkiego w tych samych momentach, w tym samym momencie, kiedy mówi to aktor. Więc rolą osoby, która przygotowuje listy dialogowe, przetłumacza listy dialogowe, jest te teksty tak skrócić lub tak przełożyć, żeby miały mniej więcej sens dla polskiego słuchacza. I czasami zdarza się tak, że nie można tłumaczyć dokładnie słowo w słowo to, co mówią w filmach. Bo inaczej albo tekst byłby za długi, albo tekst byłby za krótki i zanim lektor by się z tym wszystkim wyrobił, to poleciałaby w filmie kolejna scena i mogłoby to nie mieć sensu trochę. Kiedy byłam dzieckiem, strasznie mnie to irytowało i mówiłam, co to za barany tam pracują przy tych tłumaczeniach. Ale no niestety tak się zdarza, że czasami jedno słowo angielskie, które ma jedną sylabę, potrafi mieć trzy sylaby po polsku. Jeżeli jest jakiś sposób, który można skrócić tą wypowiedź oryginalnego aktora, to my, tłumacze, mamy zadanie właśnie tak działać. Mamy to
skracać, wyciągać esencję i dać słuchaczowi tą esencję niekoniecznie zgadzającą się w 100% z tym, co słowo w słowo powiedział aktor. Mam taką nawet specjalną listę wyrażeń, które zupełnie inaczej się mówi po polsku niż po angielsku. I po prostu chciałabym w imieniu wszystkich nas, lektorów, tłumaczy, przeprosić wszystkich, którzy są urażeni tym, że jesteśmy nieprofesjonalni przy naszych tłumaczeniach. Wierzcie mi, jesteśmy. Robimy co możemy, żeby Wam się oglądało jak najprzyjemniej film, niekoniecznie tłumacząc słowo w słowo, po prostu. Dobra, to tyle jak na teraz. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze dziecięce jakieś pytania albo na pytania, które teraz macie przy okazji nauki języka angielskiego. I cóż, tyle na teraz. Do zobaczenia w następnych filmikach. Take care.